Cheta i jej okolice są świetnym pomysłem na jednodniową wycieczkę ze stołecznego Tbilisi. Tak też zrobiłyśmy. Cheta leży około 20 km od centrum Tbilisi. Tutaj widzicie monaster Dżwari w Mcheta, który został zbudowany już w VI wieku i według tradycyjnych źródeł świętej Nino, która nawróciła Gruzję na chrześcijaństwo, zatrzymała się wtedy na modlitwę na najwyższym wzniesieniu Mchety i postawiła na nim krzyż. Dlatego też późniejszy kościół nazwano Dżwari, co w języku gruzińskim dosłownie oznacza krzyż. Tutaj jesteśmy świadkiem ślubu gruzińskiego, także mieliśmy naprawdę dużego farta, że mogliśmy coś takiego ująć. I przy okazji sami widzicie, jak tutaj to wygląda. Do kościoła wchodząc, kobiety muszą mieć zawsze chusty pozakładane, także też tam byłam widoczna w chuście. Z tego uroczego miejsca rozciąga się widok na katedrę Sveti Hoveli, która stanowi w ciągu wielu stuleci miejsce koronacji i pochówku władców Gruzji oraz siedzibę najwyższych władz gruzińskiego prawosławnego kościoła apostolskiego. Chura und Aragwi. Jak aus dem Ciri, to lernt man da, what I told you. What it should happen here. Вот это вот, вот, это Свети Хувели называется, вот большой собор, видишь? Это самый крупный в Грузии собор. Собор? Да. Rzeka Kura ma długość 1515 km i ma powierzchnię 188 tysięcy km2. Monaster w Dżwari był jednym z pierwszych kościołów wybudowanych w Gruzji i nadał kształt wielu innym budynkom tego typu. Jego kształt, cztery w miarę równe apsydy, tak zwane tetrakonchos, został odwzorowany w wielu innych budowlach sakralnych na całym Kaukazie. Teraz, jak widzicie, udaliśmy się tak mniej więcej 12 km autem na zachód od miasta Meczeta do klasztoru Shingwime. Ten klasztor położony jest w wąwozie rzeki Kwari. Shingwime prawie dorównuje wiekiem bazylice Dżwari. Jego najstarsze części powstały w początkach VI wieku z inicjatywy świętego Shio, jednego z ojców syryjskich. W średniowieczu Shingwime był największym monasterem w Gruzji. Mieszkało tu ponoć 2000 mnichów. Klasztor jest czynny aż do dziś, wciąż mieszkają tu mnisi. Można też skorzystać z oferty klasztoru i zamieszkać tu na parę dni, wyciszyć się i pomedytować troszeczkę. Klasztor Shingwime ciągle zachwyca kunsztem dawnej gruzińskiej architektury sakralnej. Położenie i brak regularnej komunikacji sprawiają, że jest to miejsce wyjątkowo zaciszne, które sprzyja rozmyślaniu i odpoczynkowi. Ja osobiście jestem zachwycona tym, co przeżyłam, co zobaczyłam. To był piękny akurat, bardzo ciepły dzień, bo prawie sięgało 40 stopni. Natomiast ten cały krajobraz, no to jest nie do opisania. I chociażby te zdjęcia, które teraz oglądacie, też tego właśnie nie przedstawiają, tego piękna,
tego spokoju, tych świerszczy, które tam cały czas śpiewały. Trzeba to po prostu przeżyć. Trzeba tam pojechać i to przeżyć. Tutaj jesteśmy akurat w kościele. Tak właśnie wygląda w środku. Był taki moment, że byliśmy tylko my sami. Osoby mi towarzyszące próbowały się ze mną skomunikować na różny sposób, z tym, że ja nie mówię w języku rosyjskim, więc było mi ciężko czasami z komunikacją i ze zrozumieniem właściwym. Aczkolwiek były bardzo cierpliwe te osoby, jestem im niesamowicie wdzięczna, moim dwóm przewodniczkom i można powiedzieć, że dzięki nim właśnie miałam okazję tego dnia zwiedzić te dwa piękne monastery. Ja tu z strony, ja przywitaję. Ja nie przywitaję, no nie. Ona cieplinka i tak chce, no to przyjemne. Jedź, chrasie. Jedź, nie za tym się tak nie chce. A, nie. Sюда. Знаешь, как ты делаешь? Нет, это я не люблю. У меня здесь нет, я не вспотела. А у меня... А, нет, пощипать нет. Начала. А, нет, здесь. Мне тут удобно. Что, вот, вот здесь, знаешь, как это? Teraz mieliście okazję sami doświadczyć świerszczy gruzińskich. One naprawdę świerszczą niesamowicie głośno. Tutaj jesteśmy w trasie już do stolicy Gruzji, do Tbilisi, do tej właściwej stolicy. Będziemy przejeżdżać jeszcze przez starą gruzińską stolicę Mtskhete. Będziemy nawet mijać tą bazylikę, w której byliśmy, bazylikę Dżwari, którą widzieliście w takim pięknym miejscu położonym na górze. Tak wygląda właśnie trasa do Tbilisi. Krajobraz jest po prostu no, niesamowity. Także bardzo też różnorodny, bo i są lasy, i są góry. No akurat płaszczyzn tam nie spotkaliśmy, nie? Ale rzeka też była przepływająca, jest bardzo ciekawie, są kręte ulice, są serpentyny, więc trzeba też uważać na trasie, ale było relatywnie mało ludzi na drodze, mało aut. No i wspaniały słoneczny dzień. Temperatura była naprawdę troszkę męcząca aż z tymi 40 stopniami, ale to dodawało właśnie urok tej naszej wycieczce tak samo. To był w ogóle ostatni dzień i ostatnie godziny, które spędziłam w Gruzji. Także tak trochę z sentymentem oglądam teraz i prawie że z łezką w oku. Bo to była niesamowita przygoda i na pewno mogę polecić dalej taką podróż. Z tym, że polecam troszkę więcej czasu sobie zarezerwować, bo rzeczywiście same Tbilisi ma bardzo dużo do zaoferowania i w samym mieście wartałoby przynajmniej z jeden tydzień pobyć, żeby sobie w spokoju po prostu to wszystko pozwiedzać. Gruzja jest bardzo ciekawym krajem z niesamowicie sympatycznymi ludźmi, naprawdę. To muszę powiedzieć z całym sercem, że byłam zachwycona po prostu tą kulturą i tą otwartością, gościnnością. Widać też bardzo często, że no nie przelewa się w tym kraju, ale mimo wszystko ludzie są niesamowicie serdeczni i nie brakuje im po prostu czasu, zawsze poświęcą czas, żeby coś wyjaśnić, pokazać. Są niesamowicie ciepłym narodem. Także zachęcam bardzo serdecznie Was, kochani. Nie myślałam, że te tereny są tak ciekawe i że warto się po prostu nimi zainteresować. Zobaczcie to na własne oczy, bo warto. Ja na pewno powrócę tam za rok. I tym razem wiem mniej więcej, co ze sobą też zabrać mniej więcej, ale też ile czasu wziąć ze sobą, żeby w spokoju sobie pozwiedzać to, co chcę pozwiedzać. Też kondycyjnie się trochę przygotować, bo góry są tam, no, bym powiedziała, dosyć takie wymagające, więc warto też kondycyjnie być
sprawionym, szczególnie, że w wakacje naprawdę temperatury bardzo często tutaj sięgają właśnie takich 40 stopni, co jest no troszkę też wysiłkowe, nie? Też trzeba mieć trochę kondycję i jakąś taką wprawę, żeby to po prostu fizycznie gdzieś przegryźć. Niesamowite, niesamowite, jak to oglądam teraz i powracają te wszystkie wspomnienia. To chciałabym tam na pewno teraz już być znowu. No cóż, ale z jakiś rok czasu będę musiała poczekać, a tymczasem, kochani, zostańcie z nami, zostańcie ze mną. Tym razem zabieram swoją rodzinę do Turcji, także znowu w podobne tereny, bo będziemy oddaleni o może jakieś 1000 kilometrów właśnie od Gruzji, a może nawet i mniej. W każdym razie tak bardzo się zainspirowałam tymi terenami, że stwierdziłam, zabieram swoją rodzinę i jedziemy w październiku do Turcji. Będziemy zwiedzać Istanbul, także zapraszamy w październiku, bo będę na pewno też wstawiała filmiki na YouTubie. A tymczasem zachęcam Was, kochani, do różnych pytań, do komentowania, do lajkowania, do subskrypcji i serdecznie możecie się dzielić tymi filmikami również ze swoimi przyjaciółmi, rodziną, z kim chcecie. Także miłego oglądania do końca i do usłyszenia, do zobaczenia. Я буду сентябрь, октябрь и уехала.